Cześć, tu Jerzy. Zapraszam na finalizację cydru z kartona. No i po dobie cydr wygląda mniej więcej tak. Po 7 dniach cydr wygląda już tak. Mianowicie, tu na dole widać taki osad, który się zebrał. To są nasze martwe drożdże. I jak widać, nie ma już piany. I nasz rureczek też już przestał właściwie bąbelkować. No dobra, co dalej? Przede wszystkim trzeba go otworzyć i zobaczyć, czy wszystko jest w nim w porządku. Czyli... czy to jest... tak. To. Dobra, co dalej? Teraz trzeba cydr wydobyć z bańki. Problem polega na tym, żeby ten osad się nie podniósł. Żeby on nam nie trafił do końcowej butelek. Jak przeprowadzić zlewanie? Dla dużych baniaków użyłbym czegoś takiego. Po prostu rurka. Taka winiarska niby, ale do kupienia dowolną. Tych, kto ma średnicę około, nie wiem, 8 mm. Jednak dla takich małych baniek, jak to nasze, to wystarczy tylko i wyłącznie przechylić ją delikatnie. Dobra, do czego zlewać? Ja preferuję coś takiego. To jest wiaderko piwowarskie do robienia piwa, ale ono ma kranik. Czyli lejemy z bańki do naszego wiaderka i dopiero z wiaderka do butelek. Dlaczego? Ponieważ jeżeli byście chcieli to dać od razu do butelek bezpośrednio z bańki, to jest bardzo duże ryzyko, że podniesiecie drożdże z dna, więc lepiej ten etap pośredni zrobić, bo to się po prostu przydaje. Dobra, ja się udaję w kierunku kuchni celem zlania cydra. Operacja przebiegła poprawnie, pacjent przeżył. Znaczy, tu mamy nasze drożdże z dna, a tutaj mamy nasze prawie 5 litrów cydra. Informacja dla osób, które się wykosztowały na drożdże cydrowe, to jest taka, że to można użyć jeszcze raz. Tą gęstwę można spokojnie jeszcze raz, dwa, może nawet trzy razy zalać, dopóki drożdże będą się trzymały w dobrej kondycji. Mój cydr jest już gotowy do zlewania. Oczywiście nie omieszkałem zlać delikatnie i spróbować. Nie jest źle. No dobra, pora w butelki. Ja mam butelki po cydrze, jak żeby inaczej, lubelskim. Po prostu przelewam do niego cydra. Dobra, cydr w butelkach. Mam go 4 flaszeczki. Co prawda trzeba było troszeczkę wodą uzupełnić, ale jest ok. Teraz trzeba nadać mu gazu. Robienie gazu odbywa się tak. Bierzemy naszego przyjaciela lejka, przyjaciel cukier i łyżeczka. I sypujemy tak gdzieś mniej więcej pół łyżeczki, może 1/4 łyżeczki do każdej butelki. A potem zakręcamy i zostawiamy. Dobra, żeby z tym przechowywaniem nie było tak łatwo, to teraz tak. To powinno stać tydzień w domu w temperaturze pokojowej, żeby ten cukier, który wsypaliśmy, mógł się zamienić w gaz. I się ładnie zgazować. Po tygodniu powinno wylądować w piwnicy na jakieś 2 tygodnie i wtedy już się nadaje do picia. Tak naprawdę już po tym tygodniu już daje się wypić. Może inaczej. Teraz już daje się wypić. Ok, to na tyle. Ja zostaję z końcówką cydra. Jeżeli macie jakieś pytania, to komentujcie filmik albo na blogu. W przyszłym tygodniu, zgodnie z obietnicą, spróbuję zrobić miodek. Nawet akcyzę mam. Lejek. Po prostu lejek.